Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 roku Sudecki Oddział Straży Granicznej został zamknięty. Wygaszanie jednostki trwało ponad 8 miesięcy. Oddział oficjalnie zniesiony został w piątek 15 listopada. Zmiany organizacyjne w Straży Granicznej dotyczą nie tylko Sudeckiego Oddziału. To jest proces, który trwa. Wynika z koncepcji wieloletniego działania Straży. Decyzję o ilości oddziałów podejmuje minister. Takie rozporządzenie w marcu tego roku zostało przez ministra spraw wewnętrznych podpisane. W myśl tego rozporządzenia dzisiaj będzie znoszona komenda Sudeckiego i Sudecki Oddział. Ja nie słyszałem o kontrowersjach. Wiem, ile pracy włożyli komendanci, którzy tą reorganizację realizowali z poziomu Sudeckiego, Nadodrzańskiego. Wiem, że wszyscy pracownicy mają środki, mają zatrudnienie, więc to jest reorganizacja, która nie dotyka pracowników i funkcjonariuszy w taki sposób, jak można by się było tego spodziewać, kiedy coś jest likwidowane. Zmieniamy formułę działania na terenie województwa dolnośląskiego i to jest rzeczywiście oczekiwanie i wyzwanie na przyszłość. Jeżeli chodzi o pracowników i funkcjonariuszy, mamy dla nich zajęcie. Osoby związane z jednostką nie pozostały bez środków do życia. W większości pracownicy mundurowi, jak i cywilni przeszli do innych oddziałów. Nieliczni odeszli na zasłużoną emeryturę. Zdarzyło się również tak, że pracownicy tej jednostki zostali przeniesieni na wschodnią granicę. Na własną prośbę, tak naturalnie, oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, tutaj jeśli chodzi o pracowników cywilnych, jak i funkcjonariuszy, nie było żadnego nacisku czy jakiejkolwiek innej formuły, która by skutkowała tym, że byłoby to postrzegane bardzo pejoratywnie. Nie, to były stwarzane możliwości dla funkcjonariuszy i pracowników, które oni wykorzystywali lub tych okazji nie wykorzystywali, ale summa summarum należy podkreślić jedną rzecz. Wszyscy funkcjonariusze zostali zagospodarowani, jak i pracownicy cywilni, a więc nie stwarzamy na terenie tutaj powiatu kłodzkiego, który i tak ma bardzo duże bezrobocie, jak Państwo wiedzą, jeszcze dodatkowych osób, które skutkowałyby tym, że to bezrobocie by wzrastało. Wręcz przeciwnie, naprawdę serdecznie dziękujemy komendantowi głównemu, że znalazł taką formułę, która skutkuje tym, że możemy w porozumieniu z policją, jak i strażą pożarną zagospodarować tych ludzi i dać im tą szansę dalszej pracy i funkcjonowania, co jest bardzo istotne, jak wiecie doskonale, nawet z tego tytułu, że no każdy chce to źródło utrzymania posiadać. I to zostało uczynione. Także chwała za to. I chciałem serdecznie podziękować właśnie komendantowi Kamińskiemu, który również nas wspiera w tych działaniach, dlatego że tutaj tak naprawdę cała reorganizacja Sudeckiego Oddziału musiała odbywać się wspólnie z panem komendantem i na chwilę obecną uważamy, że te sprawy, które dotyczyły, szczególnie osobowe, zostały zamknięte, tym bardziej, że do pana komendanta szereg osób Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej przeszło. Cały czas w formacji zostaję w Straży Granicznej. No, dzisiaj rzeczywiście znoszony jest Sudecki Oddział Straży Granicznej. My się rozwijamy, mimo że się restrukturyzujemy i każdy z nas wybierając ten typ pracy, czyli służbę, która jest tak naprawdę służbą 24-godzinną, też ma świadomość taką, że czeka ich i reorganizacja, i też zmiana stanowiska. I to mnie właśnie czeka, zmiana stanowiska. Kompleks Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej jest imponujący. Sala gimnastyczna, strzelnice i wiele budynków dookoła. Jak zapowiedział komendant, nie opustoszeje. Jednostki znajdujące się na terenie Kłodzka chętnie z nich skorzystają. Obiekty, z których korzysta straż, są to obiekty Skarbu Państwa. A oznacza to, że tak naprawdę zadaniem Straży Granicznej jest poszukiwanie z jednej strony infrastruktury, która jest jej niezbędna do wykonywania zadań, ale też myślenie o tym, co z tą, która z racji wykonywania zadań już potrzebna nie jest. Jeżeli chodzi o Kłodzko, jak powiedziałem, reorganizacja to nie tylko Sudecki Oddział, to także Karpacki Oddział, to Nadodrzański Oddział, to Morski Oddział, to Nadwiślański Oddział. Także tych zmian jest bardzo wiele. Dotyczą od Komendy Głównej przez Komendę Oddziału Poplacówki. Mamy podpisane porozumienia, jeżeli chodzi o Karpacki Oddział. W Sudeckim Oddziale, konkretnie tu w Komendzie, zainteresowanie wyraża ogromne miasto i policja. I to są rzeczy w zasadzie już przyjęte. W uroczystym apelu związanym ze zniesieniem oddziału uczestniczyły władze samorządowe, politycy, jak również przedstawiciele służb mundurowych. W tym dniu zasłużeni pracownicy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zostali wyróżnieni medalami.